ani porywisty wiatr, ani dość wymagająca trasa nie zniechęciły uczestników biegu i marszu bądź widoczny, bądź bezpieczny. Wydarzenie zorganizowane przez Puławskie Starostwo Powiatowe odbyło się w sobotę. Uczestnicy po przeprowadzonej rozgrzewce wyruszyli sprzed bramy Pałacu Czartoryskich. Trasa biegu liczyła 11 km, a poruszający się z kijkami Nordic Walking mieli do pokonania 6,5 km. Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiety startowe zawierające różne elementy odblaskowe zgodnie z tematem wydarzenia. Biorący udział w imprezie zostali podzieleni na kilka grup, uwzględniając kondycję uczestników. Trasa biegu i marszu nie była prosta, fragmentami prowadziła przez wąwozy lesowe, co z pewnością dla niektórych uczestników było sporym wyzwaniem. Na mecie przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Puławach przeprowadzono test wiedzy wśród uczestników dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sobotnia impreza była częścią zainicjowanej przez Powiat Puławski akcji zachęcającej mieszkańców naszego regionu do noszenia odblasków. Taka postawa przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze, zwłaszcza pieszych, dla których skutki ewentualnego wypadku drogowego są najpoważniejsze. Sponsorem programu jest agencja reklamy Multimedia. Grota Roweckiego 4 w Puławach.